Dobry wieczór, dobry wieczór, dzień dobry, dzień dobry. Wspaniałości z nieba niech. Dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Kontynuujemy omawianie doktryn, które są biblijne. Tego jak wierzą chrześcijanie biblijni, tego jak powinni wierzyć chrześcijanie biblijni, dlatego że Biblia pod tym kątem jest jednoznaczna i Oczywista. Wczoraj rozmawialiśmy na temat podstaw wiary, na temat tego, co jest podstawą wiary w życiu człowieka, który jest chrześcijaninem biblijnie, bieżącym jest uczniem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj niezwykle ważny temat niezwykle ważny temat podstawa yy, związana z tym, w co wierzymy, jak wierzymy, dlaczego wierzymy, to znaczy na kim jest oparty Kościół Jezusa Chrystusa. Fragment słowa Bożego, który nam dzisiaj posłuży jako dowód w sprawie, to Ewangelia Mateusza, 16 rozdział od 13 do 20 wersetu. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: "Za kogo ludzie uważają Syna?" Człowieczego. A oni rzekli: jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. A Jezus, odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go, i dam ci klucze, Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przekazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Na podstawie tego fragmentu Bożego Słowa wyrosła. Cała bzdurna teologia, jakoby Kościół oparty był na osobie Piotra. Teologia, która pomija cały kontekst. Teologia, która pomija to, co tu naprawdę zostało powiedziane. Teologia, która pomija również to, że chwilę później w 23 wersecie Chrystus zwraca się do Piotra w ten sposób: Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. A więc teologia, która postanowiła oprzeć Kościół na człowieku, który bardzo szybko udowodnił, że tak jak każdy inny człowiek może stać się zgorszeniem i będzie myślał nie o tym, co boskie, lecz o tym, co. Ludzkie. Co tak naprawdę jest napisane w tym fragmencie Bożego Słowa? Kiedy spojrzymy na kontekst, widzimy, że Chrystus to już ktoś bardzo znany w tamtym czasie. Ktoś, o kim już mówiono, o kim wiele już się mówi. Ktoś, kto uzdrawia, ktoś, kto uwalnia, ktoś, kto naucza, ktoś, kto głosi biednym Ewangelię. I Jezus, gdy przychodzi do Cezarei Filipowej, pyta swoich uczniów, za kogo ludzie go mają. Jakiej mają pogląd na sprawę. Za kogo go uważają? I uczniowie odpowiadają, że przeróżnie. Jedni za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza. Generalnie każdy miał jakiś pomysł na to, kim jest Jezus Chrystus. A dziś dzisiaj jest bardzo podobnie. Gdybyśmy wyszli na ulicę i zapytali, kim jest Jezus Chrystus, raczej nie spotkalibyśmy się z odpowiedzią, pierwsze słyszę, nie znam, nigdy nie słyszałem, kto to w ogóle jest. Raczej każdy ma jakąś opinię na temat tego, kim jest Jezus Chrystus dla jednych to będzie mądry nauczyciel dla, dla drugich to będzie ktoś kto charakteryzował się ogromną etyką i moralnością dla innych to będzie jeden z proroków no i każdy jakąś tam opinię na temat Jezusa Chrystusa wyrazi nie jeden pewnie powie takie sformułowanie które często wpada w Polsce o no Chrystusa kocham ale w kościół nie wierzę ale Pan Jezus przerywa te dywagacje, przerywa to, ten pomysł na to, kim On jest i zadaje bardzo ważne pytanie. On pyta swoich uczniów, za kogo oni Go uważają. Czytamy w 15 wersecie, a wy za kogo mnie uważacie? Tutaj Pan Jezus jasno i wyraźnie pokazuje, że On nie jest zainteresowany tym, co myśli o Nim świat, ale jest zainteresowany tym, co myślą o Nim Jego uczniowie. Może nie jest to tak ważne, co świat myśli o Chrystusie, ale z całą pewnością jest ważne, co Kościół, co uczniowie Jezusa Chrystusa myślą, mówią o Jezusie Chrystusie, kim dla nich jest Jezus Chrystus. I Szymon Piotr odpowiada, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. On tutaj mówi podstawowe wyznanie wiary, wyznanie wiary, które dotyczy każdego chrześcijanina. Po pierwsze, że jest zapowiedzianym Mesjaszem, po drugie, że jest synem Boga Żywego. Dla Żyda to sformułowanie było jasne, że on jest tym, który jest potomkiem Dawida, potomkiem według obietnicy i jest też Bogiem, dlatego że syn Boga Żywego to oznacza Bóg. Zresztą Chrystusa przecież definitywnie zabito za to, że nazwał się Bogiem. Nie potrzebowali już więcej dowodów, jak powiedział jeden z arcykapłanów. I bardzo ważne jest to, co Chrystus mówi. Chrystus mówi, że Ty jesteś błogosławiony Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew Ci to objawiły, lecz mój Ojciec, który jest w niebie. Więc On mówi, że najwspanialsze w tym odkryciu, kim jest Jezus Chrystus, jest to, że to nie to, co widział Piotr, nie to, co słyszał Piotr, nie to, co uważał Piotr, ale że przyszło do życia Piotra objawienie z nieba. Kim jest Jezus Chrystus. I tak naprawdę, by pojąć, kim jest Jezus Chrystus, tak naprawdę by utożsamić się z. Tym, kim jest Jezus Chrystus. Tak naprawdę, by żyć jako uczeń Jezusa Chrystusa, potrzebujemy po prostu objawienia z nieba. Bez objawienia z nieba to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co odczuwamy, nie ma żadnego znaczenia. Bez objawienia z nieba nie ma tak naprawdę chrześcijaństwa. Jeśli Bóg nie przyjdzie i w swojej łasce kogoś nie dotknie i nie objawi mu, kim jest Jezus Chrystus, ten ktoś zawsze będzie żył tak, jak gdyby nie wiedział. Kim jest Jezus Chrystus i co stanie się, co stało się na krzyżu Golgoty. I Pan Jezus mówi dalej: A ja ci powiadam, ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduje kościół mój, Abramy piekielnego nie przemogą. No i to jest kluczowy werset. Jezus mówi, że ty jesteś Piotr. W oryginale tam pojawia się słowo, które oznacza odprysk skalny. Słowo, które nie oznacza skały, tylko oznacza odprysk skalny. I mówi, że na skalę postawi swój kościół i bramy piekieł go nie przemogą. Czym jest ta skała? Ano ta skała jest objawieniem, kim jest Jezus Chrystus. Na tym jest oparty kościół Jezusa Chrystusa. Na tym, że my mamy objawione z nieba, kim jest Jezus Chrystus. Kościół Jezusa Chrystusa jest oparty na Jezusie Chrystusie. A Piotr, tak jak każdy z nas, jest odpryskiem skalnym od tego objawienia. Jest jedną z osób, która otrzymała to objawienie. I na objawieniu, kim jest Jezus Chrystus, jest oparty Kościół, i Kościół jest zbudowany na opoce, którą jest Jezus Chrystus. I dalej czytamy, że kiedy. Tak rozumiemy Kościół, kiedy na tym jest oparty Kościół, na objawieniu, kim jest Jezus Chrystus. Kiedy my wszyscy jesteśmy tylko odpryskami skalnymi tego objawienia, w centrum tego objawienia jest właśnie Jezus Chrystus, to wtedy bramy piekielne takiego Kościoła nie przemogą. I nie ma tu mowy o tym, nie da się tego w ten sposób rozumieć, że Piotr jest tą opoką, żeby... Pomyśleć o tym, że Piotr jest tą opoką, trzeba było zmienić Boże Słowo. I dokładnie to zrobił Kościół Rzymskokatolicki. W Biblii według ich przekładu dołożył wyraz w nawiasie, skała, który sugeruje czytelnikowi, co oznacza imię Piotr. Ale jest to sugestia, która jest spiekła rodem, dlatego że to jest kłamstwo. Dlatego, że tego słowa nie ma w natchnionym tekście, jest to dodany. Wyraz do natchnionego tekstu, a poza tym słowo Piotr nie oznacza skały, lecz oznacza odprysk skalny. Możesz sobie to sprawdzić. Sprawdź sobie różnicę pomiędzy wyrazami Petros a Petra. Pewien Niepokój wzbudza następny werset i dam ci klucze Królestwa Niebieskiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Bo niektórzy utrzymują, że Piotr otrzymał jakieś klucze i ma jakieś prawo do związywania i rozwiązywania rzeczy w niebie i na ziemi. Po pierwsze nie tylko Piotr otrzymał te Klucze, dlatego że w dalszej części Ewangelii czytamy o tym, że gdy napominamy brata w cztery oczy, a to nie zadziała, mamy przyjść po świadków, i gdy to nadal nie zadziała, mamy Zwołać zgromadzenie kościoła, i nadal, gdy ten grzesznik nie porzuci grzechu, to ma być yy, traktowany jak poganin i celnik, i kończy się ten fragment Bożego Słowa tym, że my wszyscy mamy klucze, i cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek będzie rozwiązane na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ale to nie oznacza, że ktoś z nas może do czegokolwiek Boga zmusić. To tylko oznacza, że kościół, gdy się razem zbiera, gdy się zbiera w woli Bożej, to zna wolę Bożą i powinien znać wolę Bożą. To oznacza, że kiedy mamy objawione, kim jest Jezus Chrystus, to powinniśmy chodzić w woli Bożej i ją znać. A w takim razie to, co jest związane w niebie, będzie związane na ziemi przez Kościół. To, co jest rozwiązane w niebie, będzie rozwiązane i na ziemi przez Kościół, ale to nie oznacza, że Kościół może do czegoś zmusić Boga, tylko to oznacza, że Kościół powinien znać wolę. Boga w tym Piotr, który jest odpryskiem skalnym Jezusa Chrystusa, objawienia kim jest Jezus Chrystus. Słowo Boże nie pozostawia żadnych złudzeń. Kościół Jezusa Chrystusa jest oparty na Jezusie Chrystusie. Kościół Jezusa Chrystusa jest oparty na objawieniu kim jest Jezus Chrystus. Kościół jest nieomylny tylko wtedy, kiedy jest dokładnie Perfekcyjnie posłuszny woli Ojca i objawieniu, kim jest Jezus Chrystus. Jesteśmy jako Kościół nieomylni tylko w tym zakresie, w którym mówimy jak Boże Słowo, w którym myślimy jak Boże Słowo i w którym definiuje nas Boże Słowo. Więcej o nieomylności, a także o bardzo niebezpiecznym dogmacie o nieomylności papieża, który de facto zrównuje papieża z Bogiem jutro. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego do usłyszenia, z Bogiem Pa!